Rekord świata samochodu takiego jak mój to jest 7,41. Ja mam czas 7,89. I ja będę cisnął aż pobiję ten rekord. Przed startem za każdym razem mam mętli w głowie, czy wszystko sprawdziłem, czy wszystko zadziała. No i tak do końca nigdy nie mam 100% pewności, że jest wszystko ok. W przypadku auta 10-sekundowego i 9-sekundowego jest ogromna różnica. To tak jakby dwa razy szybciej przyspieszał samochód, ponieważ na mecie jest to prawie 50 metrów różnicy. Jeśli są zawody mocno obstawione, wszystko trzeba położyć na jedną kartę i ryzykować falstart. Wtedy jest adrenalina, jest zabawa. To dla każdego świeżego niezrozumiałe, że auto przyspiesza i czym szybciej jedziemy, tym ono bardziej przyspiesza. I przy prędkości około 200 km na godzinę włączam maksymalną moc i jest jeszcze większe przyspieszenie. Tak to się odczuwa, jakby to z 5 minut trwało. W momencie, kiedy odfrunęła mi maska, nie miałem jakiegoś stresu. Praktycznie gaz do dechy i jazda dalej. Nie było powodu do odpuszczenia. To jest ciągła walka, przesunięcie tej bariery technologicznej, żeby auto było lżejsze, szybsze. Lubimy przesuwać tą poprzeczkę coraz wyżej, coraz wyżej. Często jest tak, że nie mam pojęcia na mecie, czy wygrałem, czy nie wygrałem, bo jak wjeżdżamy z przeciwnikiem jednocześnie na metę, to decydują praktycznie milimetry. Pomimo tej awarii maski, pomimo tego, że przeciwnik zaryzykował i super wystartował, udało się go dogonić i przegonić. Przy okazji okazało się, że to był najlepszy mój czas tych zawodów. Całe zawody udało się wygrać. Jak wracam z pracy, czasami trochę śmierdzę spalinami albo smarami. Człowiek chciałby się wykąpać, a dziewczyny mówią tatusiowy zapach i one chcą się przytulić. 8 sekund. No to niby to. I już. To w sumie długo. Bo takie 8 sekund, no to naprawdę dużo czasu.